Natomiast teraz pieśń, która myślę, że tutaj zostanie odebrana w sposób właściwy i stosowny. Ponieważ przygotowywaliśmy się do koncertu tam w pomieszczeniach oddziału warszawskiego, ja wszedłem do wnętrza, zobaczyłem mnóstwo książek, to jakby rzecz oczywista, kultura wysoka wokół. I moja dłoń w którymś momencie pobiegła do książki leżącej na parapecie. Okazało się, że jest to leksykon wyrażeń medycznych. Otworzyłem tę książkę, ja mówię teraz prawdę, to było pierwsze, co zobaczyłem. Mastka na pletka. I tak sobie pomyślałem, że takie książki nie powinny leżeć w tym miejscu. Tu z każdego kąta wysoka kultura wyziera. Naprzeciwko jest kościół, zamek królewski, historia na was patrzy, a tu takie książki leżą. Ja w kwestii historii właśnie. Piosenka z lat 90. Ja mam nadzieję, że ona któregoś dnia pojawi się w wypisach dla klas 5 i 6, bo mówi o gehennie narodu polskiego. W latach 90. Polacy, ci bardziej rzutcy, przemycali z Polski towary do Berlina Zachodniego i tam na Potsdamer Platz zorganizowali sobie rynek, zorganizowali sobie bazarek. Po jakimś czasie to miejsce zostało nazwane Polenmarkt. Mamy w naszej historii takie wydarzenia. Tam powstawały zręby gospodarki wolnorynkowej. Także jeśli teraz widzimy na ulicach Wietnamczyków i Chińczyków, pamiętajmy o tym, że w swojej historii mamy również takie zachowania. Do pewnego momentu, kiedy na plac nie napadli policjanci niemieccy i służby celne. I o tym właśnie jest to przejmujący w swojej wymowie utwór, nie muszę mówić. Najpierw robię nastrój grozny. Uwaga. Tak pięknie było, słońce świeciło, życie na placu jak zwykle tętniło. Wszyscy tu się czuli jak jedna rodzina, jedna też wybiła dla wszystkich godzina. Ledwie przyjechałem, znajomych odszukałem, sąsiadów o ceny wierzące spytałem. Ledwo znalazłem miejsce z wielką chwilą, gdy krzyk straszny się rozległ. Jezu! Niemcy idą! Jedni w panice swój towar chowali, drudzy na oślep przed siebie uciekali. Stoły stragany się przewracały, szkło i kryształy na miazgę rozbijały. Jaja kur polski i polska śmietana, z białym serem, kapustą i sobie nie mieszana, jak mózg rozbitej czaszki pod butem żołdaka, na berlińskim bruku gehenna Polaka. Właśnie papierosy do torby chowałem, kiedy niemieckie haltu słyszałem, stanął nade mną w dumnym rozkroku, z niemieckim sadyzmem w swym ponurym wzroku. Gdzie polska handla siedzie chaos? Masło, kiełbasa, masystas. Kolega z socha trzeba koszulę na piersi trze, to uderzonła białego, ty niemiecki gadzie. Bo w rodzice zaczął, lecz śmiech się zadławił, dopytem z chabołem, co go właśnie trawił. Jak rozbijał w nieludzkiej utręce, skrzynkę budki, by nie poddać jej niemieckie ręce. Takim heroizmem historia się znaczy, tego ci bracie nie zapomną, rodacy. Sąsiadce z rąk wyrwali buciki dziecięce, buteleczki na mleko i śpioszki niemowlęce. Tak okrutnych Niemców, tak strasznie pazernych, nie widzieliście nawet na czterech pancernych. Ci, co kordonem plac otaczali, wszystkich do więźniarek przemocą wpychali, towar zabrali, z paszportu spisali i siłą do Polski nas deportowali. Gdzie układ gałtański, kwestia niemiecka, a układ podlamski, a konwencja heska? Gdzie była komisja obrony praw człowieka, gdy wolny polski naród przed Niemcem uciekał? Lecz pamięć o tym dniu w narodzie nie zginie, jak w 90. walczyliśmy w Berlinie.